Witam Was w moim garażu, w moim warsztacie, takim malutkim. Kto mnie ogląda, będzie wiedział, o co chodzi, co to za pomieszczenie. Jak widzicie, gangus jest pozbawiony plastików i baku. Bak leży tam, plasticzki leżą na tokarce. Co mogę tutaj powiedzieć? No, pościągałem to wszystko, bo robiłem trzymaki do opon, to było już w poprzednim odcineczku. Trzymaki, jedna z modyfikacji, a kolejną z modyfikacji będzie dołożenie ogonu ze światłem i zrobienie ogólnie całej instalacji tutaj do świateł. Mianowicie wyłącznik zapłonu już tutaj przymierzyłem, wyłącznik świateł już tutaj przymierzyłem. Widzicie, tak to wygląda. Umiejscowiłem go w tym miejscu, jest fajnie osłonięty rol gazem i pompką hamulcową. Podczas endurowania nie powinno się tutaj nic dziać. Standardowo wyłącznik zapłonu jest pod palcem tutaj. Brakuje mi parę kabelków, parę różnych takich pierdółek mi brakuje, żeby tą instalację zbudować estetycznie. Dlatego postanowiłem, że na razie ją tak zbuduję na krótko. Przetestuję, zobaczę, czy to będzie świecić, czy to będzie działać. Bo myślę potem tą instalację rozbudować, dołożyć tutaj akumulator jakiś malutki, prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu tutaj będzie taki malutki akumulatorek 1,2 1,3 ampera, taki malutki żelowy, tylko i wyłącznie. No i jeszcze się dobrze zastanowię, może go wmontuję gdzieś tu, a może go gdzieś wmontuję tutaj w tym miejscu, ale to będzie za blisko wydechu, mi się wydaje. Jeszcze się zastanowię dobrze. W takim miejscu, żeby było ogólnie dobrze dostępne, aby jakieś było problemy i będę musiał zbudować jakieś mocowania do niego. Tak, żeby tutaj zbudować to w ten sposób, żeby nie było potem jakichś problemów z montażem, demontażem. Po co mi ten akumulator będzie? Bo zaraz będą pytania, po co ci akumulator znowu? W RC-ku budowałeś z akumulatorem, były jakieś problemy. No i teraz będziesz budował, a mianowicie od tamtego czasu dość sporo zmądrzałem. Będziemy podejmować drugą próbę, tym razem mam nadzieję, że udaną. A akumulator będzie mi potrzebny pod to, do tego, do czego był mi akumulator również potrzebny w RC. Ale niestety nie skończyłem tamtego projektu pod tym względem, jakim chciałem. Bo chcę zamontować tutaj wodoszczelny zestaw gdzieś tu koło plastronu, pewnie będzie wciśnięty, tak ukryty, takie gniazda USB wodoszczelne, żeby sobie podłączyć ładowanie, na przykład w plenerze gdzieś, żeby sobie podłączyć kamerkę do ładowania, jakąś baterię, żeby się ładowały, coś w tym stylu. A pan MRM myśli, nie? No, myślę właśnie zrobić sobie jakoś tu kieszeń albo coś. Jeszcze się dobrze zastanowię. Może jakieś. Mam coś tutaj takiego, zaraz wam pokażę. O, na przykład coś takiego. Gdzieś to sobie tutaj zamocować w tym miejscu albo coś. I na przykład jak tutaj będzie do ładowania, na przykład kabelkiem sobie puścić i na przykład małą ładowarkę USB sobie schować w takim czymś. I żeby mi się podczas na przykład jazdy to ładowało. No, mi się wydaje, że nie głupi pomysł, nie? Ewentualnie to też mógłbym wykorzystać jako jakąś kieszeń na baterię albo coś. I na przykład jak tu będę miał siedzenie i ten pasek do trzymania, żeby pomóc w wyciąganiu, tak samo tutaj widzę, że są takie fajne przy tym takie fajne te oprzycia, więc będzie można pasek przeciągnąć i na przykład zamontować sobie to taki malutki schoweczek tutaj z tyłu. I do tego na przykład rzucić jakieś baterie do GoPro albo jakieś takie malutkie narzędzia, jakoś klucz dziesiątkę, takie pierdółki. Taki niezbędnik malutki, żeby skonstruować. Pewnie kątem oka wam się rzuciło już, że zamontowałem regulator napięcia. Tutaj zamontowałem taki inny trochę regulator napięcia niż typowo macie w skuterach. W quadach 110, coś takiego jak jest tu, ale tym się zbytnio bym nie sugerował, że on tak wygląda, bo taki najzwyklejszy, na przykład jak to, zrobi to samą robotę. Może być też coś podobnego do tego, tylko najważniejsze, bo tutaj mam na 6 pinów, nie? Na 5, ten jest akurat na 5, ale żeby był regulator napięcia na 4.
Nie na 5 kabli, czy na ile tu jest? 2, 4, nie na 5, tylko na 4. Na 4 kabelki, tak jak jest, o, na przykład tu. Na 4. Dobra. No i regulator napięcia akurat w tym modelu pitbike'a. Fajnie tutaj widzę, że pasuje w tym miejscu. Ja tutaj nie mam nakrętki, mam założoną, zaraz zobaczycie. Takie jak do plastików są obejmy z gwintem. Takie obejmy z gwintem. Akurat fajnie mi to tu pasowało. Cyk, fuch. I jest przymocowane. W bardzo dobrym miejscu. Nie powinno tu nic przeszkadzać. Jak i będzie blisko do wiązki tutaj, żeby się podłączyć po tym. Tylną lampę. Tak samo tutaj, już, no niestety musicie mi wybaczyć, że mnie tu rozkręcił. Bo od razu tak obczajam takie, żeby z jak najmniej mi zjadła prądu tylna lampa, żeby wszystko, cały prąd, jak najwięcej prądu szło na przód, na przednią lampę, żeby jak najlepiej świeciła przy wolnych obrotach silnika. Bo jak się przegazuje, no to tam nie ma znaczenia, ale przy wolnych obrotach, żeby jak najwięcej prądu mi szło na lampę przednią. Tu mogę Wam pokazać, jak działa lampa. Akurat ta, co kupiłem, ona jest za 35 zł, czy za ile ten ogon. Taki sam w RC-ku wykorzystałem, jak kiedyś robiłem projekt do świateł. Tania, fajna, tania lampa. Już Wam pokazuję, tylko chycę sobie kamerkę jakąś tu. Podłączamy to w ten sposób, że czarny to jest minus, i żółty, i czerwony to jest plus. Ale żeby świeciła ta lampa, na początku musimy podłączyć żółty kabelek, to jest ten plus, czyli żółty normalnie podpinamy, a czerwony musimy przepuścić przez czujnik stopu i wtedy mamy stop w motorze. Według mnie to jest bardzo proste, nie jest nic skomplikowane. No niestety te akumulatorki tam nie mam gdzie wcisnąć, bo już tutaj testowałem różnych opcji, ale no tak. Ja bym to gdzieś tutaj wcisnął, coś w tym stylu, to on będzie tak plastron, nie będzie go całkowicie zasłaniał i tak będzie wystawał ten akumulator. Tu mam te kabelki do czujniku stopu. Takie coś. Na wsuwkę, no niestety mam z krótkim kabelkiem, ucięte było przy pompce za mało, ale to sobie załatwię takie dłuższe. Jak najdłuższe się da. Tu mam trochę tych złączek takich. Już załatwiłem sobie. O, tam z radia samochodowego czy z czegoś takie złączki. Tutaj na przykład takie większe z radia samochodowego były. No i żeby ogólnie jak najmniej mi ta lampa brała, to już kombinuję, żeby tamten pasek zastąpić tym paskiem LED. On powinien o wiele mniej prądu zjadać. I powinno to świecić już przy naprawdę. No, powinno świecić. Jeszcze przetestujemy. Jak przetestujemy, będziemy widzieć. Schemat tej instalacji to będę musiał Wam rozrysować. Jeszcze sam nawet nie wiem dokładnie, jak to będzie podłączane. Bo sam nawet nie wiem. No, nie wiem jak jeszcze. Muszę się dobrze zastanowić. Ile taka instalacja pociągnie, to ja nie wiem. Może ktoś mi napisać w komentarzu, bo dużo osób się mnie też o to pyta, a sam nawet nie wiem, ile taki stator jest w stanie wyprodukować prądu. Ile pociągnąć? No nie wyprodukować prądu, ale ile pociągnie, zanim się spali stator w silniku, nie? Chodzi głównie o to. Teraz będzie pewnie, żeby to ładnie wszystko pokazać. Będziecie chcieli od A do Z, żeby Wam pokazał, jak to się tutaj wszystko będzie działo u mnie. Jak ja to będę tutaj robił, ale Wam szczerze powiem, że sam nawet nie wiem dokładnie, jak jeszcze to będę robił. Pierw zamontuję chyba tylko tylny ogon. Mierzymy tylną lampę, ale to widzieliście już. Tylko jeszcze się zastanowię, jak ją tak estetycznie zamocować, ale to będę musiał prawdopodobnie wiercić. Kurde. To mnie troszeczkę te wiercenie odpycha w tych plastikach, bo to zawsze osłabiacie wszystko, nie? Dobra, poszukam śrub i zaraz coś wymyślę.
Będzie to jakoś tak znośnie mi się wydaje wyglądać przy tym. Zobaczymy. Bo to mi się czeka, tak się zastanowię. Czy to mi nie wejdzie tu czasem? Nie. Nie, bo jak to dam tu. To się zastanawia. To będzie chodziło tu. Akumulator mi się tu nie zmieści. Jeszcze tu tak sobie przymierzę jedną rzecz. Miałby się. Nie, nie zmieści. To bym wywalił stąd. To bym wywalił, to bym tu wsadził. Bo tu będzie mało miejsca. A jakby się uparł. Naprawdę jakby się uparł. To bym tylko zbudował mocowanie na bazie tego. I kurde, jakby się uparł, wcisnąłby tu akumulator żarowy. Jest taka opcja, tak wam powiem. Tylko czekaj, bo jak amortyzator, jak to się spręża, koło jak się spręża, idzie do góry, to amortyzator delikatnie on się chyba. Muszę to tam przesunąć w dół. Gdzie bym chciał go wcisnąć? Bo to jest najmniejszy, jaki mam akumulator. Ten taki 4 amperogodziny. Gdzie to pisze? Tu 4, kurde, czy zobaczycie, 4 amperogodziny. Taki najmniejszy. Jakby się uparł, to by go tu wcisnął. Tak wam powiem. Musiałbym jeszcze przetestować, ale jak jest koło na maksa do góry, to raczej to tutaj nie dotknie, nie dotknie niczego, bo ona idzie na zewnątrz, w tamtą stronę. To bym tutaj wcisnął. To bym tutaj wcisnął, a tego dziada bym wcisnął gdzie indziej. Moduł zapłonowy. A to się muszę zastanowić. Naprawdę dobrze się muszę zastanowić. Jest mały problem. Jest mały problem, bo tutaj wysoko to nie podejdzie. Szczerze wam powiem. Jest tu myk taki mały. Tak? A ja bym go dał delikatnie po skosie. W ten sposób. Nie wiem, czy akumulator może być pod skosem takim. Możecie mi napisać w komentarzu, czy musi być prosto, ale mi się wydaje, że pod delikatnym skosem. Spróbujemy przynajmniej w dzisiejszym odcinku zamontować, póki mam baterię, zamontować ogon do tyłu. Jeszcze wam pokażę ten ogon, ta lampa tylna enduro. To jest takie brzydkie, nie? Ale pewnie widzicie teraz na ekranie, jest parę różnych wariantów. W szczególności chodzi mi o te trójkątne warianty. I mi się wydaje, że jak to dobrze rozegram, dobrze rozplanuję, to w przyszłości będę mógł sobie zmienić sam ten klosz. Bo ten spód jest ten sam, różni się tylko tym kloszem. I na przykład zmienię sobie na jakiś biały, taki dymiony, albo czerwony, taki trójkątny. Sam ten klosz sobie kupię, nie? I wtedy będzie mi, jak to tu montuję, teraz wygląda może to dziadowsko, ale jak to wszystko będzie funkcjonować, naprawdę fajnie będzie wyglądać na zawodach, żeby nie było wstydu, jak się będę pokazywał. To muszę tak deczko schować, bo nie wiem ile tam to zajmuje, nie? Teraz to może tak trochę kiepsko wyglądać, nie? Tak wam powiem szczerze. O, taki cycek wystaje. Ale jak zamontuję tę taką trójkątną wersję, tą trójkątną, to naprawdę to może wyglądać kozacko. Wtedy będzie pasować idealnie do tego kita. No. Dobra. To chwilka przerwy, a ja chyba będę już musiał zacząć coś wiercić. No, trudno. Chycę to na takie śrubki. Znalazłem śrubeczki. Nakrętek jeszcze nie mam, ale zaraz jakieś się ogarnie. Więc chwilka przerwy. Ostatnie przymiarki. Aha, jeszcze wam nie pokazałem jednego. Mianowicie, żeby mi to pasowało do tego błotnika, musiałem tu troszeczkę to podrzeźbić. Z jednej strony, to widać minimalnie, i z drugiej strony też musiałem to lekko podrzeźbić.
żeby mi to weszło odpowiednio tam do tyłu. Nieduże są przeróbki, to można nawet nożem zwykłym skrobnąć. Ale cóż. Dobra, zrobię to na tyle. Samo mi tyle siadło. Więc na tyle zrobimy. Nie ma co bardziej. Jak zwykle zrobimy na oko. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Dobra, trudno. Wiercimy. Boję się tego, powiem szczerze. Kurde no. Boję się, że spierdziemy sobie całą robotę. No nie no, inaczej nie będzie. Musi to tak być. Ups! O-o! No i poszła jedna dziura. No nie będzie to ładnie wyglądać, ojej. No niestety, ale inaczej tego zrobić nie dam rady. Dobra, teraz przymiarki. To musi być na środku. Żeby nie spierdzielił sobie tego teraz znowu. Tu jest na środku, tu jest na środku, tu jest na środku. Wiercimy drugą. No i niestety, wywierciłem dwie dziury. Drąbałem? Chyba nie. Dobra. Odkręcamy to, zakładamy na motor, przechwycamy i sprawdzamy, jak to tutaj siedzi. Czy jest coś z tego będzie, czy nie? Bo jeszcze trzeba będzie jedną trzecią dziurę wywiercić. Nie ukrywam, że dwie dziurki to za mało. Dziury robić, tak wam powiem szczerze. Na razie nie wbijam w plastik tych kwadracików. Spróbuję to dokręcić, zobaczyć jak to tu będzie wyglądać. Na chwilę obecną mi się to naprawdę podoba. Chociaż no, chyciłbym to jeszcze na trzecie. Ale ja to bym zrobił z jakiegoś plastiku i skręcił jedno z drugim. O. W ten sposób. Jak to mi się to wybije, to tak tragicznie nie będzie wyglądać. Dobra, biorę kamerkę. Jest to nieskończone, jak coś niedokręcone, dlatego te śrubki będą tutaj... Te śrubki będą tu wystawać na razie. Ja jak dokręcę śruby, to one się schowają tu w plastiku i będą wyglądać jak na równo takie... Takie dwa cycki, takie dwa dziadki to będą wystawać. Ewentualnie jeszcze jest opcja taka, że wezmę je, wymaluję na czarno. Też jest taka opcja, nie? Możecie napisać w komentarzu. Wziąłbym to malną na czarno czymś. Nie mam tu markera żadnego. Ale już lepiej. Nie będzie się wtedy tak rzucało w oczy, nie? Ten marker i tak jest zrąbany, bo nie chcę pisać. Jest zużyty. Ale wymaluję to na czymś, jakimś farbą na czarno. I wtedy się nie będą wtedy tak te rzucać te wystające tutaj. No, jak myślicie? Byłoby coś z tego, czy nie? Od spodu, jak dokręcę, to będę musiał te śruby skrócić. Żeby tak nie wystawały. No i te trzy kabelki gdzieś tutaj pociągnąć bokiem w jakimś peszlu. Oczywiście to nie będą szły tak same kabelki, tylko naciągnę to w jakiś peszel taki malutki i żeby to tak ładnie wyglądało i chyci się trytytkami
żeby szło tutaj na przód motoru, żeby szło razem do głównej wiązki i tutaj jakoś to rozdzielimy. W takim peszelku jak to, coś takiego znajdę, poznajduję sobie takich peszelków trochę i puścimy tutaj wiązki w tym, żeby to jakoś tak estetycznie wszystko wyglądało. Ja tu postawię na estetykę, żeby to wyglądało jak taki endurak prawdziwy, nie? Tak jak mówiłem, jak będzie wszystko działać, będzie wszystko pasować, będzie to fajnie wyglądać, no to tył się zmieni, tej lampy się zmieni na taką lampę trójkątną i wtedy będzie naprawdę to fajnie tutaj się prezentować, nie? Ta lampa trójkątna z tym. Mam nadzieję, że nie przesadziłem i nie wystawiłem tego za bardzo do przodu, bo wtedy będzie troszeczkę klapa, ale zobaczymy, bo u Pit Bike Ridera, jak się on zdecyduje na to, to będzie miał prościej. Najgorsze jest pierwsze zrobienie. I tak samo jak któraś osoba z Was kupi sobie taki motorek, to też będzie wiedzieć mniej więcej, jakie podzespoły, jak to zamontować, gdzie zamontować. Będziecie się tak samo wiedzieć mniej więcej jak ja. No, kieszeń muszę tylko opatentować tutaj do tyłu na akumulator 4-amperowy. No i tutaj koło baku, tam widzę, że jest miejsce na moduł zaponowy, ale jest troszeczkę mało tego miejsca. Mi się naprawdę podoba. Ogon jest zamontowany już praktycznie, można tak powiedzieć. Jest naprawdę elastyczny i będzie nam więcej błota wyłapywał. Będzie to, mam nadzieję, że wyglądać fajnie. Ja się pokażę na jakichś zawodach albo gdzieś, na zawodach enduro, pitbike, to będzie to enduro pitbike. Enduro pitbike to będzie. No. Tutaj wszędzie są takie zakończenia, takie trójkątne. To akurat mi się wydaje, że do tego modelu idealnie tutaj pasuje też ten trójkątny chlapacz. Zawsze można byłoby go skrócić tu do równa, taki, żeby był krótszy. Ale to po co? Dobra, żeby nie był ten odcinek taki długi, tu macie ten pierwszy. Takie pierwsze przymiarki, pokazy, jak, co i gdzie. Mniej więcej sobie rozplanowałem. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że już pociągniemy wiązkę. Pit Bike Rider mi pożyczy lampę do przodu, bo jeszcze się zastanawiam tutaj z przodu, czy dać plastron. Czy dać plastron z lampą, czy kombinować tutaj, wycinać tutaj pod lampę. Tym razem właśnie zastanawiam się, jaką zastosować, czy nie czasem 15-watową, bo patrzę na internecie, takie skupiające 15-watową lampę. Jeszcze się zastanowię dobrze. Albo będzie tutaj plastron jakiś z lampą, albo będę tu coś kombinował. Pożyjemy, zobaczymy. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Zapraszam Was na grupę na Facebooku, na mojego Instagrama. Zapraszam na Instagrama Pit Bike Ridera, bo założył. I na jego kanał YouTube. Linki do wszystkich mediów macie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Pokażcie to pod nim, łapkując go, pisząc jakiś komentarz dla statystyk. Macie jakieś pytania, możecie je też zadawać pod filmem. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jak macie też jakieś pomysły, jak co i rozwiązać, też piszcie w komentarzu pod filmem. Jak, co myślicie o tym akumulatorze, czy tam się zmieści, czy nie. Chętnie też Wasze... Zobaczę, jakie macie zdanie na ten temat, więc do usłyszenia, do następnego, trzymajcie się, hej!